Witajcie kochani, ponowna szansa na ciekawe znaleziska. Makro Multi Cruiser, ostatnie wejście z programem Deep. Dożynam miejscówkę, chcę sprawdzić skrupulatnie, pokopać trochę sygnałów. Nie wziąłem słuchawek, będę próbował w tym hałasie sobie jakoś poradzić. Jak widzicie, ruch jest spory. Wyskoczyłem na godzinę, na dwie. No i po prostu chcę zobaczyć, czy uda mi się coś jeszcze z tego miejsca wyciągnąć przy zmianie orientacji. Ja pokazywałem to miejsce na poprzedniej miejscówce. Będę chodził w innych kierunkach, także będę pod innymi kątami przemiatał. To też ma znaczenie. Nie szukajcie zawsze w jednej pozycji. Szukajcie, jeżeli coś wychodzi, to starajcie się chodzić w innym układzie, w poprzek, zmieniać orientację. Ja to gdzieś na swoich filmach już wcześniej mówiłem, że jeżeli miejsce jest obiecujące, warto zastosować parę różnych innych trików, żeby po prostu coś z tego miejsca wyciągnąć. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że przez te dwie godziny uda mi się coś znaleźć. Zaczynam szukać. No i oglądajcie. Miłego oglądania. Nie wiem, czy będzie coś słychać, bo chodzi o agregat tutaj w tle, więc mogą być problemy. Ja zacznę od razu od zmienienia częstotliwości na 19. No i może w ustawieniach? Nie, może w programie przejdę na program po prostu Deep. Muszę poczekać, mi się tutaj wyłączy, odstroi. Dyskryminacja, ok. Program Deep. Szukam czystego miejsca. Sprawdzę jeszcze głośność, czy mam, no to sobie zwiększę na 10. No i gain sobie ustawię, powiedzmy, na 80. Ok, 80 jest w porządku. Pinpointem szukam miejsca. '69. Ok, może być, kochani. Zaczynamy. No i cały czas wychodzą rzeczy. Proszę bardzo. Jednak się da. To jest oczywiście plomba w tej chwili. Więc nic szczególnego, no ale jak to za każdym razem bywa, już w tym miejscu byłem i już w tym miejscu wiele razy szukałem, także daję radę to znalezisko w tym momencie pod tym względem, że się zaskakuje, że cały czas takie rzeczy wychodzą po prostu. Ewidentnie słychać, że to jest sygnał. Oczywiście niski, folia, nic co warto było wykopać, ale przy przemiataniu słyszymy i możemy precyzyjnie go namierzyć po prostu. No i jeden z wyższych sygnałów. Ale blisko aluminium, ale zanika. W miarę krótka, mała rzecz. No warto jest to wykopać. I niestety taka marna rzeczywistość. Polmosik. Szukamy dalej. Też okolice aluminium, mocny sygnał. Powierzchniowe znalezisko. Także śmieć na 100%. No i w 100% się zgadza. Jeśli śmieć, to śmieć. To jest blaszka. Także żadne cenne znalezisko, jak widzicie sami. No i proszę bardzo, piękny PRL się trafił. Oczywiście to jest jakaś tam groszówka, czy jakiś inny aluminiaczek. Nie jest to atrakcyjna rzecz, ale jeśli takie rzeczy tutaj znajduję, to znaczy, że wśród tych zakłóceń jeszcze, wśród tego żelaza, koksu i tych kamieni, na pewno będą jeszcze inne ciekawe trafienia, na których warto się skupić. To jest prawdopodobnie kopiejka. Tak wygląda, zarośnięta. Ale z każdą chwilą człowiek zaczyna się coraz bardziej uczyć tego urządzenia. I te dźwięki są tak sugestywne, że moje ucho już w tym momencie jest przyzwyczajone i jest w stanie wyciągnąć po prostu i znaleźć, i zinterpretować, czy to będzie wartościowy sygnał, który można kopać, czy nie. Przynajmniej tak mi się wydaje w tej chwili, ale w miarę to wszystko dobrze działa. Ja jestem zadowolony. Ciekawy wysoki sygnał, przebija na wysoki. Może to być aluminium, ale znika. Potraktujmy pinpointem. Krótki, mały sygnał. Jest szansa na aluminium. I głęboko, albo na ciekawą monetę, może nawet srebrną. No i marzenia nie stają się rzeczywistością w tym wypadku. Podejrzewam, że jest to jakaś srebrna koperta od zegarka, albo coś takiego, ewentualnie jakaś nabijka. Ciężko wyczuć, co to może być, trzeba będzie to po prostu oczyścić.
coś takiego, chyba do Podwiązki, nie mam pojęcia większego. Lecimy dalej. No i zacząłem kopać trochę niższe registry. I proszę bardzo. Co to jest? Jakiś kluczyk do nakręcania? Nie wiem, jakaś końcówka od czegoś. Element czegoś, ale tu widać, że to jest raczej jakaś starsza rzecz, no ale wiadomo, no, użytkowa. Program Deep naprawdę daje radę. Takie maleństwo z głębokości pinpointera. Tak samo sygnał jest głośny i wyraźny, nie do przeoczenia po prostu. I to mi się podoba, no ale kopie się w tym programie zdecydowanie więcej. Ok, za mną pole. Efekty, jak się okazało, dość mizerne. Coś tam znalazłem jeszcze, więc urządzenie się spisuje dobrze. Natomiast myślę, że tu temat się skończył. Trzeba poczekać na przerzucenie tego pola. I to jest cenna wskazówka, że nie należy się poddawać i czekać, obserwować nawet przez 5 lat kolejne to miejsce. Jeśli obrócą ziemię, przebronują, to myślę, że wyskoczą kolejne tutaj fanty. A teraz czas poszukać czegoś innego. Przyzwyczaiłem się do dźwięków Multicruisera. Uważam, że urządzenie sobie świetnie radzi w linii audio. I nawet w tym programie Deep, który jest kuriozalnie bardzo wolny, można dwie rzeczy wyciągnąć z dołka, jednak dobrze separuje, tylko trzeba wolniej przemiatać, jak już opowiadałem w poprzednich odcinkach. Audio, jeśli jest spójne, nie bzyczące, takie nierozjeżdżające się, to jest to pełny jakiś grubszy przedmiot, często moneta czy jakiś artefakt. Przy blaszkach, przy wszystkich innych tego typu drobnych rzeczach czy kapslach, to audio jest inne. Oczywiście jak macie górę tubki, no to nie ma się co oszukiwać, to audio będzie też dobre. I góra tubki jest taką rzeczą, która po prostu będzie oszukiwała każde urządzenie. Tutaj nie przeskoczymy tego. Może w MineLabie CTX-ie, tam gdzie jest czterocyfrowa identyfikacja, można coś więcej z takiego czegoś wyciągnąć, ale myślę, że przy takich sygnałach z takiego miejsca takie rzeczy po prostu trzeba po prostu kopać. Spróbuję jeszcze z Gold Cruiserem pochodzić. Z Multicruiserem to jest wszystko. Ja uważam, że urządzenie się spisuje świetnie. Ja jestem zadowolony i to urządzenie u mnie zostaje. Ja będę z nim jeszcze chodził. Za chwilę nowy Rutus, także kliknijcie w subskrypcję, kliknijcie w powiadomienia i będziecie mogli spokojnie prześledzić odcinek z unboxingu i zobaczyć, jak to urządzenie najtańsze w linii Rutusa się po prostu sprawuje. Do usłyszenia, do zobaczenia.